Guten Morgen, witam Państwa bardzo serdecznie w statku kosmicznym, który jest w moim kanale, a dzisiaj sobie oglądamy Kuchenne Rewolucje. I od razu Wam mówię, że dzisiaj mam jakiś taki bad hair day, tu mi coś sterczy, tu mi coś klapło, tu coś się dzieje, tu coś wystaje. Po prostu walczyłem z tymi postawami 10 minut, ale po prostu stwierdziłem, że dobra, mam tego dosyć, więc jeżeli nie jesteście w stanie mnie znieść, gdy jestem najgorszy, nie zasługujecie na mnie, gdy jestem najlepszy. Zostawcie łapkę w górę, suba, dzwona, bijcie na mojego Instagrama. No i oglądamy panią Madzię dzisiaj. Czy oni rozpieprzają do końca ten budynek i twierdzą, że robią dobrze, żeby mnie podkuć do końca, czy ja nie wiem co? Normalnie chirurgicznie będą mi buta wyciągać mojego sp***. Czarodziejka wieczór. Poproszę panią Ewę do mnie. Proszę mi wybaczyć, ale nie chcę z panią w tej chwili rozmawiać z nikimkolwiek, rozumie pani? Nie, nie rozumiem. Okazuje się, że nie zawsze pani ma rację. Ten typ już była, proszę! Pani na mnie nie krzyczy! Czyżby to już koniec? A może początek awantury? Dobra, dzisiaj zapowiada się ten jeden odcinek, w którym jest giga drama. Czekajcie, bo drzwi jest zamknięte. Kurde. Będzie trach teraz. Okej. Dzisiaj zapowiada się ten jeden odcinek, w którym jest drama z szefową. Mamy tą jedną ikoniczną, problematyczną szefową, tego co wynika z zwiastuna. No ale cóż. Nie takie rzeczy już widzieliśmy w tych odcinkach, więc lecimy. Radom. Z jednej strony ulica Żeromskiego, kościół garnizonowy i zabytkowe kamienice. Jakże piękna wizytówka miasta. Z drugiej strony rozwalające się budynki i uciekający z nich z piskiem ludzie. Ale w ogóle wiecie, to już tak śmiechem żartem. Mam nadzieję, że tutaj ludzie z Radomia mnie po tym odcinku nie zaatakujecie i nie będziecie stać z pochodniami pod moim domem. Ale naprawdę, Radom niszczeje po prostu. To miasto po prostu niszczeje i tam jest naprawdę wiele zaniedbanych budynków. Wiem, mam znajomych z Radomia. Ten Radom jest naprawdę w trochę takim średniawym stanie, więc ja się nie dziwię, że jeżeli pani Madzia wejdzie do restauracji i zamówi jakieś danie i po prostu z sufitu spadnie budynek ze ściany i powiedzą jej, że to taka nowa, egzotyczna, radomska przyprawa. W budynkach po starym browarze mieści się Enigma. Ni to restauracja, ni klub. Mi na przykład ten budynek daje vibe takiego chemicznego, przemysłowego sklepu z farbami do ścian. Ale to jest tylko moje, widzi mi się jak coś. Marzyłam o tym, żeby ludzie chcieli się w takim miejscu spotykać. Rozmawiać, poznawać się. Poznawać się w Radomiu, kobieto! Przecież ludzie stamtąd wyjeżdżają pierwszym, lepszym pociągiem. O ile w ogóle przyjedzie. Myślę, że mama się nie zna zbyt bardzo na gastronomii. Nie ma tak po prostu wsparcie w rodzinie, po prostu w rodzinie siła. Syn już się na matkę rozsprzęglił. No super, robimy restaurację, jej! No jest źle. Gorzej jak źle. Brak klientów na tygodniu. W ogóle nie mamy klientów praktycznie na tygodniu. Jeśli przyjdą 4 osoby, to my się z tego cieszymy. Jej! Przyszły 4 osoby, wow! Ale super, fajnie, że jesteście, wow! 4 osoby, nie no, po prostu wow! 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 To... To są właśnie reakcje w tygodniu. Chodź, pomóż. Ratujemy się dyskotekami. Tak, tutaj, żeby było lepiej, to prowadzimy dyskoteki w piątki, w soboty. Ja udam, że tego nie widziałem. Tego nie było. Nie widziałem tego. Udam, że po prostu to nie istnieje. Nie widziałem, czy nie istnieje. Nie ma, nie ma, nie ma. Ja się wstydzę, no dobra. Jak jestem szefem kuchni. Piotruś jest wszędobylski. Lubią go ludzie. Gracz showman. On naprawiał nas tutaj troszeczkę, prawda, temperamentem, osobowością. Zawsze jest uśmiechnięty, żartuje, wygłupia się. Ja tu mam p***a w głowie. Ale on ma slay. Już go lubię. Chłop zrobi tu content, ja coś czuję. On tu zrobi nam dzisiaj content. Ale jeśli chodzi o gotowanie, to tak... Nie do końca jest tak dobrze, jak powinno być. Aha, czyli jest fajny, ale gotować nie umie. Ale... Jest fajny, czyli gotować umie. Ej, to idąc tym tokiem rozmowania, ja też się nadaję na kucharza. Halo, restauracje, czekam na oferty pracy. Tak, chciałem pokazać, że na maila, ja w sumie nie mam maila. Znaczy mam maila, ale dobra, nieważne. Nie przywiązuje wagi do tego, tu robi, tam coś zacznie, zostawi na patelni, leci tam, tu mu się przypala. No w ten sposób, tak, no chaotycznie to robi. Czuję, że ta załoga, albo może być mega fajna,
mega super, mega slay, albo wisieć dosłownie na włosku ogromnej po prostu dramy życia. Albo jedno i drugie, to też jest możliwe. Mam ADHD, ale nie stwierdzili tego jeszcze lekarza. Stwierdzili tylko, że mam dyslekcję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię. Mam na to papiery nawet. No to fajnie. Gratulujemy serdeczne kondolencje. Znaczy nie kondolencje, kondolencje to jest coś takiego smutne. Gratulacje, serdeczne gratulacje. Obrócę się, powiem, faka pokażę. Kobito, ty chcesz pokazać faka pani Maci. Jeśli ty pokażesz jej faka, to na ci ten palec po prostu odgryzie i zrobi z niego barszcz z uszkami. Więc kobieta, jakby co ty w ogóle mówisz? Radom, gdyby ode mnie zależało, ja bym tu nie przyszła. Ale zaproszono mnie. Więc sprawdzę, co to za miejsce. Wygląda strasznie. No i podsumowała kobieta, ale zanim kącik modowy pani Madzi. Dzisiejszy ficik taki, bym powiedział, na taką średnio lubianą nauczycielkę. Taką nauczycielkę historii. Taka trochę historia, trochę prahistoria, trochę histeria. Takie trzy w jednym. Dzień dobry. Pani właścicielką, rozumiem. Można powiedzieć, tak. Czy najemczynią? Najemczynią. Najemczynią lokalu. Sobie usiądę tu, bo jest naprawdę zimno. Kurczak ale frytki. Tak. Co to za ersatz? Czyli trucizna? Nie, bardzo smaczna. Naprawdę? Dobra. Kurczak ale frytki. I żur z jajkiem, barszcz czerwony z uszkami. I tatar z kap z warzywami. I spaghetti poproszę. Nie mam pojęcia jakie, widocznie jest jedno na świecie. Dobrze. Przecież ona jak namiesza tego żuru z tymi frytkami, z tym barszczem i z tym frytkiem, dostanie takiej saraki, że to będzie ostatni odcinek Kuchennych Rewolucji w naszym życiu na pewno. Koszmar. Jezu, już niedobre, przecież dopiero co jedzenie została. Już niedobre, matko, ja w takim tempie to my w życiu tej rewolucji nie zrobimy. To jest z paczki czy z kartonu? Z butelki. Dziękuję. A to jest z paczki? Z proszku. Dziękuję. Nie wiem, czy mam. Czy oni serio dali geserowej? Jedzenie z proszku? Nie wierzę. To jest po prostu karygodne. Przecież ona im za to zrobi po prostu z dupy mandolinę. No wreszcie sobie dać pani Madzi geser jedzenie z proszku? Tak jakby dać, nie wiem. Menelowi spod Żabki umowę o pracę zamiast 2 złote. Śmieciowe jedzenie. Wszystko z proszku. Można się po prostu tylko rozchorować. No to po co gotować? Jak to jest dyskoteka, na dyskotece jest pełno proszków. Może nie w jedzeniu, może bardziej w nosach, ale też proszków. Więc co za różnica? Proszek w nosie, proszek w gardle. Bez różnicy. Niewiarygodne. Po prostu niewiarygodne, w jakim syfie siedzę. No to pani Madziulo, ja nie chcę być niemiły, bo niemiły nie jestem, ale można wziąć szufelkę, można wziąć miotełkę, można wziąć płyn do mycia naczyń, ewentualnie płyn do mycia kibla i posprzątać. Jej! Co za problem? Żaden. Będę potrzebował pomocy psychiatrycznej albo psychologicznej. Ja już przyszłam za mamę. Coś ty. Ja tu jeszcze nic nie wydarzyło. Przecież jeszcze tu się nic nie wydarzyło. Z czego się pani tyle tak cieszy? No, to jest taka reakcja. Nerwowa? Tak. Niech pani usiądzie. Bardzo proszę. Niech pani powie, co to w ogóle jest? Ile czasu pani to prowadzi? To jest dyskoteka. To jest dyskoteka i to jest restauracja. I ja to prowadzę... od wczoraj. Tak. Od wczoraj. I co, to są imprezy okolicznościowe czy coś jeszcze? Bo wygląda to na stypy przede wszystkim. Dużo styp? Nie ma styp. Dyskoteki. Jedno nie wyklucza drugiego, że tak powiem, więc... I dlaczego ja tu jestem? Bo tu jest dyskoteka i tu się karmię na tej dyskotece właśnie frytkami z kurczaka? Powiem szczerze, że ja, jeżeli chodzi o menu, no to zostawiam to kucharzowi, no. Jasne. No to komu zostawić, jak nie kucharzowi? Jak się właściciel pierdziela kucharzowi w gotowanie, źle. Jak się właściciel nie wpierdziela kucharzowi w gotowanie, też źle. No to jak żyć i jak gotować, proszę państwa? Jak? No ale skoro ktoś się zna na kuchni, to chyba wie, co można polecić, a co nie. Nie każdy kucharz się zna na kuchni. No to dlatego, no ale skoro kucharz, no to powinien chociaż. Nie. Dlaczego? Nie ma w Polsce dobrej szkoły kuchni. Nie musi się znać na kuchni. Może zdać tylko egzaminy. To kto się powinien znać, jak nie kucharz? No, przede wszystkim trochę właściciel, żeby wiedzieć, którego kucharza wybrać.
Pani Madzia się zna na kuchni, bo ona jest guru kuchni w Polsce. Ona się zna na gotowaniu, na jedzeniu, na sraniu, na wszystkim. Więc po prostu jak ona wystarczy, że do kogoś spojrzy i już widzi, że ty umiesz gotować, ty umiesz gotować, ty to lepiej se stąd iść. No ty tak ziemniory jesteś w stanie ubrać. Więc pani Madzia jest po prostu wybitną ekspertką. No i co? Smacznego! Jak pies je, to nie szczeka, bo mu miska ucieka. Bon appetit, karaluchy. Może karaluchy pod poduchy bez przesady z restauracji. Chociaż może. Co to jest? Żółty ser Gouda. A to? Jakaś chińszczyzna? Nie, powinien dać parmezan. Słodkie. Od kiedy spaghetti jest słodkie? Jakaś tragedia. Ej, serio, ale to wygląda źle. To nie wygląda smacznie. To wygląda bardzo, gdzie to wygląda... Jakby ja wiecie, no ja nie lubię... Ja w ogóle... Po pierwsze, ja głupi ze wsi się nie znam, to wiadomo. Ale po drugie, to ja nie lubię komentować. Już obejrzeliśmy razem tyle rzeczy i wy wiecie, że ja po prostu nie lubię komentować. Ja się nie lubię po prostu z butami. Akurat na sobie cię nie mam butów, tylko jakieś dziurawe skarpety. Ale nie lubię po prostu wchodzić w czyjeś życie. No ale po prostu powiem, po prostu muszę, bo się uduszę. To wygląda po prostu jakby ktoś nasrał, no proszę bardzo. Nie, tylko nie do mikrofoni. Dlaczego? Niestety to nie czas jest chyba problemem. Gdzie znikł ten nasz cukier? Oj. Płaski. Oj, solidnie się sypnęło. Tak od serduszka dla pani Madzi, bo ona przecież sama kiedyś powiedziała, że lubi na grubo. Więc ktoś sobie za bardzo wziął to do serca. Nie wyszło. Może dlatego nie mamy gości. Nie chce pani sprzedawać takiego jedzenia? Nie wiedziałem, że aż to tak źle wygląda. Mój dyskomfort w tym wnętrzu jest absolutny. Wychodzę. Dobranoc, do jutra. No i była kobita i się zmyła. Tyle ją widzieli. Miał być w Radomie cud, miał być w Radomie miód, a jest gówno nadal. Właścicielka nie ma zielonego pojęcia o tym, co to jest restauracja, a ja nie wiem, czy będę mogła jej pomóc, ponieważ to, według mnie, nie jest do uratowania. Hello, hello, pani Madziu. My wiemy, że pani nawet by z budki z kebabem najbardziej brudnej zrobiła 5-gwiazdkową restaurację. Więc naprawdę, jakby my w panią wierzymy i trzymamy kciuki, że się uda. Ta część miasta jest specyficzna. Widać tutaj historię mocno jeszcze zaburzoną poprzez komunę, poprzez zielone tynki, jakieś ochództwa. A szkoda, bo mogło to być pięknie. Idę zobaczyć do środka, czy można z tym tematem coś zrobić, czy należy go zostawić w spokoju, bo po prostu wypadek jest beznadziejny. Pani Maciu, ale pani ma ratować restaurację w Radomiu, a nie cały Radom naprawiać. Bo na to nawet po prostu Święty Boże nie pomoże. Kto jest właścicielem lokalu? Pani Witkowska. A co dawniej było w tym budynku? Z tego co wiem, to był browar. To jest stary budynek, około 150 lat ma. Co to było przed tym? Jaki to był lokal? Też był lokal, były dyskoteki, ale na tygodniu nie było klienteli. To też jest dyskoteka, prawda? W weekendy? Tak. Ej, no to już tak może z biznesowego punktu widzenia. Może lepiej właśnie, po co robić restaurację, skoro kręci im się dyskoteka? To po co, jakby nie rozumiem teraz. Po co robić restaurację i na siłę jakby iść w tą stronę restauracji? Kręci im się ten lokal jako dyskoteka, to może rozwijać to pod względem dyskoteki. Unowocześniać to i usprawniać. Jakby to miała być dyskoteka, nie wiem, organizować jakieś koncerty, jakichś coraz bardziej znanych osób, coraz bardziej inwestować w tą dyskotekę i iść w stronę dyskotekę i darować sobie to jedzenie. Więc może to jest po prostu nawet biznesowo, logistycznie zła decyzja, żeby to rozwijać pod kątem restauracji. No i chciałam coś zrobić dla pani, jak tu jest dyskoteka. Może no, to się pani, jakoś... No więcej żarty robi, niech pani powie. Po co nie, ja tu jestem? Żartów na pewno nie robię. Bo ja robię restaurację, ja nie robię dyskotek. No to pierwszy raz pani zrobisz dyskotekę w historii programu. Potańczysz tam bum, ciki, czam, bam, perererera i będzie gitara. I będzie po prostu super. W tym momencie jedynie dyskoteka daje jakiekolwiek finanse, jeżeli chodzi o utrzymanie lokalu. Albo rybka, albo akwarium. A wielorybka? Znaczy nie mówię, że pani Madzi. Ja wiem, że sobie pomyśleliście, że to pani Madzi. Ale ja mówię może o sobie. Może ja o sobie tak myślę.
Ja wiem, co sobie pomyśleliście. Ja mówię może o sobie. Ale ja nie uczę zarabiania pieniędzy tylko. Bardziej, że ja tu widzę miejsce, które trzeba jak gdyby odrestaurować, które ma być historią tego miasta, a nie złą draźnierzością. To jest beznadzieja, co tu się dzieje. Mi ręce opadły. Mi od półtora roku odpadło. Niech pan jeszcze nie odpadł, pani. A mi od dziecka na przykład odpadają. I muszę z tym żyć. Pani Madzia, to tam się tańcu nie cimci rimci. Wzięła młota, będzie cały Radom rozbadała dzisiaj, bo jej nie odpowiada to miasto, więc Radomianie, pilnujcie swoich domów. Mam taką prośbę od pani. Proszę zorganizować ekipę, która odkuje to. Cały ten tęk ma odkuć do jutra. I tyle? Ta się dzisiaj kobita napracowała przy tych rewolucjach, naprawdę nie, no po prostu ja, toż na rentę trzeba iść od razu. Tak mało mi zostało po II wojnie światowej, trzeba jej ocalić od zapomnienia, a nie niszczyć jeszcze własną głupotą i bezguście. To miejsce po prostu nie powinno być nigdy w życiu wynajęte na dyskotek. No to gdzie mają tańczyć ludzie z Radomia? Proszę bardzo, gdzie mają tańczyć ludzie z Radomia? Pod mostem? Dzień dobry, kupieni właśnie kłania. Czy ja mogę panią prosić o przybycie do lokalu? Może od razu z wypowiedzeniem przyjdzie. Pani Magda Gessler chciała z panią porozmawiać. Gesslerowa chce ze mną gadać? To ja może z Ruzrańcem przyjdę. Albo od razu z wodą świętoną. W ogóle jak mi ten tych w ogóle zyskujemy. Daj spokój, nawet takiej opcji nie ma. I one wcale nie są takie ładne, jak one są. Co one są, równe? Jestem załamany bez kitu. Nie no, masakra, trzeba się pozbyć tynku ze ścian. Nie no, po prostu to jest po prostu masakra. Zachowują się tak, jakby mieli im po prostu, nie wiem, uszy odciąć. To jest tylko tynk ze ścian. To za problem pozbyć się tynku ze ścian. Czyli naprawdę oni są tak fizycznie, psychicznie, mentalnie przywiązani do tynku na ścianie. Halo. W Radomiu ktoś doceni, że tu był stary browar? Właśnie, ludzie w Radomiu już przywykli do oglądania ruin i po prostu cegieł, a tu przyjeżdża jakaś gesterowa i mówi, że w Radomiu trzeba pałac stawiać. No przecież gdzie pałac, a gdzie Radom? Boże, ja naprawdę, ludzie z Radomia, ja sobie tylko żartuję. Nie stójcie z pochodniami pod moim domem po tym odcinku, proszę. Dzień dobry. Proszę nie zaczynaj, bo to nie jest mój... Nie, proszę na mnie nie krzyczeć. Ale jest tak wystarczająco, pani załatwiła mnie, że mam prawo na pani. Nie, pani załatwiła te mury i to miejsce. Bo ja? Pani, ten tynk już była. Proszę pani, niech pani na mnie nie krzyczy. Co tu się dzieje? Czy to jest naprawdę teraz awantura o tynk ze ścian? Jakby był jakiś po prostu ranking najbardziej z dupy awantura świata, to by spokojnie tak z czwarte miejsce myślę, żeby było. A co wy tu w ogóle robicie? To, że pani gesterowa kazała, to nie znaczy, że macie tak robić. Chyba pan się poprzewracało. No to właśnie znaczy, że mają tak robić, nie? Jakby mi pani Madzia kazała na przykład skoczyć z mostu, to oczywiście, żebym wskoczył. To jest cała kuchnia? Śmierdzi tylko olejem od fretek. A co to jest? Pomidorowa. Jezu, jaki kolor ma ta pomidorowa. Jakby dostała anemii. Masakra, jak taki blady trup. To byłoby super, gdyby nie to. Tego nie używam. Ja wiem, że ludzie to już wszystko lubią, bo już są przyzwyczajeni, ale jakoś gości nie ma. Jak jest prawdziwa pomidorowa, to lepiej idzie. No, jak w ogóle ludzie na dyskotece mają jeść pomidorową? No właśnie jak? Albo w ogóle co się je na dyskotece? Co się je na dyskotekach? Nie wiem, bo ja nie chodzę na dyskoteki, ale co się je na dyskotekach? Może jakieś krakersy? Nachosy? Co się je na dyskotekach? Przyprawy do mięsa, co to ma być? No przecież przyprawa do mięsa to jest normalna rzecz. Przecież mięso też trzeba przyprawiać. Ja nie wiem. Strasznie smutne miejsce. Witamy w Radomiu! Po prostu kocham Radom. Nie, że jestem z Radomia, ale lubię memy o Radomiu. To w sumie tak jakbym był. Kurwa, będzie... Normalnie chirurgicznie będą mi buta wyciągać mojego czarodziejka pieprzu. What the fuck? Czy ona powiedziała, że chce wsadzić swojego buta w 4 litery pani Madzi? Jaka patologia. Poproszę panią Ewę do mnie.
ani Madzia wszystko słyszała. Ja... Nie wierzę, ona słyszała, jak ta jej na zapleczu dupę obrobią. Nie, ale będzie awantura zaraz. Trzymajcie się czegoś, bo możemy odlecieć. Pani Magda, cię tutaj. Nie, nie, pani Magda, proszę mi wybaczyć, ale nie chcę z panią w tej chwili rozmawiać i z nikimkolwiek, rozumie pani? Nie, nie rozumiem. Okazuje się, że nie zawsze pani ma rację. Taty, nie ma jej ciężko, no. Daj, przestań, co ty znowu z tym ojcem wyskakujesz? Bo taka prawda, jesteśmy sami. Daj spokój. Ja po prostu nie wierzę, jaka drama. Przecież pani Madzia, nie, że bronię panią Madzię, bo często też staram się punktować jej złe zachowania. Ale generalnie zwyczaj ma dobre zachowania. Jaka afera? Przecież pani Madzia powiedziała tylko, żeby pozbyć się tego tynku ze ścian i wyeksponować ten taki charakter przedwojenny, do taką przedwojenną cegłę. A oni tutaj robią taką aferę, po prostu jeszcze im się poprzypominały wszystkie traumy z dzieciństwa i sprzed 126 lat. Masakra. Panie, bo, Czy pani wie, co pani poruszyła? Tak, wiem. Czy pani się orientuje w ogóle? Dlatego poprosiłam o właścicielkę. Czy pani tego nie rozumie i co to za kobieta? Co to za kobieta? Co to jest za kobieta? Jakby, no, to co? No, co ona może zrobić? No najwyżej się nie zgodzi, powie, że nie, nie macie, złoż tego dynku. No to i tyle, no i nie usuniecie jakby... Piu. To jest pani lokal, pani ma o niego walczyć też. Nie no, tylko ja. To już nie jest mój lokal. Aha, już pani wymówi, dlatego że co? Co pani zrobiła takiego, co jest złe? Jeszcze pani nic nie zrobiła. Zadzwoniłam do niej. Ona nie lubi, jak się do niej dzwoni. Ona boi, jak się do niej pisze SMS-a. I teraz mnie wywali z tego lokalu. I będzie dupa, nie restauracja. Wreszcie, w samym środku burzy, pojawia się właścicielka budynku. Co tu się wyprawia? Dawać tą właścicielkę i kręcimy dramę stulecia, jakiej jeszcze radom nie widział. Może być. Panie, bo ja bez pani nie będę rozmawiała z panią Witkowską. Nie, nie będę z nią dzisiaj rozmawiała, po prostu ta kobieta na mnie działa jak nie wiem co. Mi, gdy muszę iść spytać nauczycielkę o możliwość poprawy sprawdzianu. Jak pani ma na imię? Halina. Pani Halina. Pani wie, że pani ma jakąś ogromną wartość w tej masie historycznej, która tutaj jest. Oczywiście. Co jej pani tylko właśnie najem sobie do tej pory jakoś tego nie umieli. No właśnie, widzę, że staram się to zakryć. Ej, ale jak na razie to ta właścicielka się wydaje mega sympatyczna. Jakby nie rozumiem, o co chodzi. Chociaż to wiadomo, może pod kamerę. Ale na razie się wydaje mega spoko. Więc jakby nie rozumiem, o co chodzi z tą całą dramą. Ja zaproponowałam ci, panie, wie, że ona odkuła to wszystko, tego barana takiego, który jest koszmarnie położony na najstarszych cegłach, jakie są prawie w mieście. Uważam, że pomysł wspaniały. Prawda? Wspaniały, no, że tak się prosimy. Poprosimy panią, żeby się nie bała, że pani pozwala na odkucie tego. No właśnie nie wiem, jak pani Ewa na to zareaguje. Ej, przecież właścicielka się nadajcie zgodziła. Powiedziała, że poko, zdejmuj ci ten tynk. Więc jakby ta drama była po prostu z dupy. Ale zrobiła nam content na 10 minut odcinka, więc gites. Możemy prosić panią Ewę? Nie, nie. I koniec. Nie w takim stanie. Nawet nie ma takiej opcji. Nie wiem, jest w takim stanie, że... A co jej się stało? Bardzo proszę syna. O Jezu, syna biednego wysłali na odszczał. Teraz biedny musi zebrać opieprz za matkę, za restaurację, za jedzenie, za tynk, za cegły, za wszystko. Ja tego nie rozumiem. Dlaczego ona się z tego opowiada? Dlatego, że ja powiedziałam, że w takim stanie tego nie ma. Może dlatego, że ona uważa, że... Że pani się nie zgodzi. Boi się pani decyzji. Tak, ona się boi, że to straci. Że będzie gorzej, tak? Że pani się to nie spodoba i że po prostu... Ale dlatego panią pytam o pozwolenie, bo pani to jest właścicielka. Ja uważam, że to szpeci ten... Pani, bardzo pani dziękuję. No jeszcze przecież to ja to rozumiem, że to... Możesz przekonać mamę, że pani się zgadza i się cieszy z tej, że będzie miała nareszcie piękną piwnicę, a nie ociapaną jakąś baranem jakimś robotniczym. Może tak powinni teraz nazwać tą restaurację, ej. Baran robotniczy. Moje jest spoko. Jak na radomskie klimaty, spoko. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Przypierdoli się wszyscy mnie. A czemu dajcie teraz jak zachowujesz? Teraz psujesz to, co jest wszystko naprawione, to teraz... Daj mi spokój, idź sobie tam, dobra? Daj mi spokój. Ja stąd na pewno do wieczora nie wyjdę. Nie, ja stąd nie wychodzę, nie. To jest mój dom, to jest mój azyl. Ja tu będę całe 2 tygodnie. Ja w tym kiblu będę całe moje życie. Ja stąd nie wychodzę. Nie! Skoro się pani zgadza, to mówię, ja tutaj podejmuję się tej odpowiedzialności i myślę, że... Syn odważny. Muszę. Jestem miękki, okay. Ale... Brawo. Dziękuję. Bo to jest... Słuchaj, po prostu, że całe miasto przyjeżdża tu na piwo i na golonkę. No, masz full, tak? No i zrobimy z tego stary browar. Taka jest decyzja.
To jak? Tak idzie. Działamy. Tak? Tak jest. No co, powodzenia. Najlepszego, pani Halino, to już mamy wina. Oho, ho, już wina, od razu wina. Wodą z cytrynką też można to znieść. Albo herbatką. Już, od razu, winko się pani Madzi marzy. Panie Ewa, pani Halina się zgodziła i się bardzo cieszy. Tak, no. Panie, poproszę na mnie spojrzeć. A tu ludzie z Radomia jest ciężko wyciągnąć z domu, a pani ma jakąś wizję. Ja też miałam wizję. Bo pani się na tym nie zna, a ja tak. To jest ta różnica. Właśnie, pani Madzia się zna i ona wie, co ona robi, bo ona jest ekspertką. Po prostu multitasking i poprawianie włosów i gadanie. Przecież jak pani Madzia przyjdzie i rozprostuje swoje... Aż naprawdę ci mam te włosy ohydne. Nie wiem, co się dzieje, ale to jest ten jeden dzień w miesiącu, gdzie... Jezu, się dzieje. Co wyglądam po prostu jak... No ale trudno. I z takimi kudłami trzeba żyć. No, mówiłem o tym, że jak pani Madzia przyjdzie, rozprostuje swoje nogi, to po prostu cały Radom się zleci. W sumie po tym dramacie jestem zadowolona, dlatego że jest szansa na zrobienie prawdziwego browaru z wyszyngiem, gdzie w Radomiu było tu jego miejsce i w części załogi jest potencjał. Mam nadzieję, że z tego coś będzie. Tak, z tego na pewno coś będzie. Dramy, afery, kłopoty, skandale, wyzwiska i patologia. Oj, Boże, Boże. No i? Podoba się. Nie, nie o to chodzi, tylko że ja widziałam, że pod spodem jest brzydka stara cegła i ten tynk był po to kładziony, żeby tych cegieł było jak najmniej widać. Ja nie wierzę. Chłop w szoku. Czy w całej tej dramie chodziło tak naprawdę o to, żeby tego tynku ze ściany nie zdejmować? Nie, to się po prostu nie mieści mi we łbie. Boże święty, to się już mi nie spodobało. Czarę goryczy przelewa rozebranie murka w szatni. Jak sobie wyobrażacie tutaj tą szatnię na 150 ludzi teraz? No, wcale. Ale jakim cudem 150 osób? Przecież to ma być restauracja, a tutaj nie wygląda na to, żeby było tyle stolików. Czy to sugeruje to, że nadal ma być tutaj ta dyskoteka? Podejrzane. Trochę przykro mi się. Jaka z tej... Oj, chyba mi się teraz beknie. Albo jednak nie, sorry, bo śniadanie jadłem niedawno. Co najgorsze. Ale trudno. Chciałem powiedzieć, że jaka w ogóle z tej właścicielki jest drama queen. Nic jej nie pasuje. Ściany źle, tynk źle, szatnia źle, mury źle, jedzenie źle, pani Madzia źle. Wszystko źle. No nie, no oni mnie prowokują, po prostu się znowu zdenerwowała, no. Czy oni rozpieprzają do końca ten budynek i twierdzą, że robią dobrze, żeby mnie pod do końca, czy ja nie wiem co? No i myślą, że ja na każde ich jakieś tam zmiany będę reagowała, że jest super fajnie, że wszyscy fajnie wymyślili, jest normalnie zajebiście. Ja sobie życzę ten z powrotu. Dobra. Ja tam nie chcę się kłócić, bo ja osobą kłótliwą nie jestem, ale przecież tak jest w każdym odcinku. Na tym polega idea ta programu. Na tym polega idea tego programu, że w każdym odcinku jest metamorfoza wnętrza. To nie jest tak, że nagle teraz przyjechała gesterowa i sobie wymyśliła, że będzie zmieniać wystrój restauracji. No nie, bo tak jest w każdym odcinku, więc nie rozumiem tego szoku i nie rozumiem tej dramy i tej afery. Przecież to tak samo jak w Top Model, nagle jest wielka afera, bo są metamorfozy włosów. Albo wielka afera, bo jest naga sesja. No kurde, w każdym sezonie jest, więc trzeba się po prostu tego spodziewać, że tutaj też tak będzie. Dzień dobry. Dawid, wszystko okej? Okay? Mama jest na kuchni. O, to fantastyczna atmosfera tam jest zapewne. Ja po prostu uwielbiam, jak ona jest po prostu taka bezpośrednia i prosto linia, jak ona umie po prostu tak przywalić jakimś takim tekstem. Nie wierzę, że myślałem po prostu, że umiesz tak zrepostować. Dzień dobry, pani Ewo. Jak się podoba? A to różnie, pani Magdo, różnie. A może na chwilę usiąść, ja poproszę herbatę. Kawa czy herbata? Ja nie wiem, czy to będzie dla nas dobrze, jak my sobie usiądziemy, będziemy rozmawiać ten moment. Nareszcie jest przepiękna restauracja. Ale według właścicielki jest masakra. Syf, smród, brud, kiła i mogiła. Nasrane wszystko. Miała być szatnia, jest gówno. Miała być restauracja, jest gówno. Miała być pani Madzia, jest... Pani Madzia. Co to ma w ogóle być? Prawda. Ludzie, teraz. Wie pani co ludzie wolą? Na pewno nie pani lokal, tylko mój. To chce pani dzisiaj udowodnić. Zakład? Nie. Nie radzę pani zostawić to synowi. Niech nie, pani... syn to tylko się teraz wykazał akurat i syn jest fantastyczny, tylko przy pani energii syn nawet nie będzie mógł oddychać. No i dobrze. I po co też komu się oddychać na przykład? Po co? Ludzie na Marsie nie od...
dychają i żyją, w sumie nieważne. A i przede wszystkim młodemu człowiekowi trzeba zaufać, bo ma dużo więcej intuicji niż pani. I znowu ma pani rację. Cóż, ja mogę na to powiedzieć? Dzisiaj ja nie mam racji. Ja będę miała rację za tydzień, za dwa tygodnie. Wtedy będę prosiła o przeprosiny, nic więcej. Pani Madzia już powitać dosyć tej baby. Ona już ma na twarzy napisane skończ. Już widać, że ona już ją tak irytuje, że to już jest po prostu na granicy cierpliwości. A wiemy, że ta granica cierpliwości u pani Madzi jest bardzo cieniutka. O, idą tam swoje dwie kobietki. Tamto. Dzień dobry. Jakie dzień dobry? Toż jest noc. Chyba, że w Radomiu, gdy jest noc, to się mówi dzień dobry, a gdy jest dzień, to się mówi dobry wieczór. To jest spoko. Też jestem w stanie to uwierzyć. Jest smacznie, mam nowe menu. Proszę. Przekąska do piwa, foie gras. Czy oni naprawdę promują to jedzenie tym, że jest dobre do piwa? To nie wiem, niech robią to promocję pod Monopolowym. Tam na pewno znajdą odbiorców jedzenia, które pasuje do piwa. Pyszne. To serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Tylko teraz pani spróbuj nie przyjść. Spróbuj teraz pani nie przyjść. To Radom panią znajdzie. W pysznym browarze spod niepotrzebnych tynków wyjrzały wiekowe cegły. Na stołach nie wegetują już sztuczne gerbery, a pojawiła się za to skromna, lecz dobrze dobrana zastawa. Dyskotekowy bar także przestał bić po oczach. W zamian stał się dyskretnym centrum dowodzenia. W sumie nieprzyjemna wcześniej przestrzeń nabrała blasku i elegancji. Naprawdę fajne wnętrze teraz jest. Takie classy, takie ma vibe, taki przedwojenny. Naprawdę spoko, takie ceglaste, taka karczma. Trochę takiej, co nie wiem, czy czytaliście, oglądaliście, przebijaliście w szkole lalkę. W takiej karczmie pracował kiedyś Wokulski na początku swojej kariery. Taki, no to spoko. Chciałam wam powiedzieć, że jest to restauracja, która moim zdaniem w Radomiu będzie najbardziej znaczna, najbardziej reprezentacyjna, ponieważ przedstawia historię tego miasta. Nieprzeinaczoną, nieudziwnioną, tylko prawdziwą. Więc zapraszam was do tej nowej przygody i mam nadzieję, że to miejsce się odczaruje. No, ja też mam taką nadzieję, ale znając poprzednie odcinki kuchennych, no to znaczy ja nic nie sugeruję, nie? Że się od razu nie uda, ja nie powiedziałem tego. I pewnie sobie znowu pomyśleliście, że ja mówię... Ja tylko sugeruję... Znaczy nie... Nie sugeruję nic, tylko mówię, że znając poprzednie odcinki, może się nie udać. Ale może się akurat udać, czy trzeba chcieć, żeby się udało. Mam nadzieję, że Radomianie to docenią i... To miejsce stanie się takim prawdziwie historycznym, ale też kultowym dla nich. No, jak pani Madzia nałoży taki kopiczasty talerz, to jest po prostu co nie ma wuja we wsi. To po prostu jest plus 10 do smaczności z automatu. Pyszny browar jest pyszny. Takiej golonki nikt nie widział w Polsce, ani takiej zupy piwnej. Wszystko jest pyszne. Właścicielka tylko, pani Ewa, nie do końca rozumie, co jej się przydarzyło. Może jutro się dowie, bo jej opowiedzą. Ej, ale to było troszkę niemiłe. To naprawdę było troszeczkę niemiłe. Czy pani Madzia sugeruje, że właścicielka po dzisiejszej kolacji tak się napali, że nie będzie z niej nic pamiętała? To było troszkę niemiłe. Powiedzcie, przyszliście na dyskotekę? Tak. To wy? No jak to jest na tej dyskotece? Fajnie? Super. Naprawdę? Naprawdę jest super. Jest do której przyszła ta dyskoteka? A mają dobrego DJ-a? Tak. A kto tańczy na róże? To było w ogóle zapytanie, ej! W skali od 1 do 10 pytań nie na miejscu, to było po prostu 12. Nie. A ostatnia dyskoteka była jakaś najfajniejsza? Był jakiś taki czas karnawału, że było fajniej? Tak. Tydzień temu. Tydzień temu? Za ciasno. No to musi mi dać cynk, bo ja też chcę przejść się bawić, tak? No to bawimy się dzisiaj. Chodźmy. No jasne. Ej, ale to jest marzenie życia, po prostu to jest marzenie każdego Polaka. Pójść z panią Madzią Gesser na imprezę, tam potańczyć. Bum, bam, ciki, bam, bam. Być, bam, 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 bam. Albo jakieś po prostu ojdana, ojdan, pani Madzia pijan. I chcę potańczyć. Jezu, po prostu. How does it feel to live my dream? To Sylwia. No i co? Tam? Jak tam jest? No. Co to jest? W sumie restauracja, dyskoteka, co to jest? Restauracja, tak. A ci? To DJ co? Nie gra, no to... DJ nie gra, zaraz DJ. Chodź tu. Chodź. Chcę przedstawić DJ-a, który dzisiaj ma grać. To jak to jest? Przypał. To się nazywa
przypał. Ale nie ukrywam, że się troszeczkę tego spodziewałem. A czego kłamiemy? Nie będzie grał. Aha, bo ty teraz mu to powiesz, a on dzisiaj miał grać, bo jest umówiony dzisiaj nagranie. Oni przychodzą do dyskotekę, bo w zeszłym tygodniu też byli na dyskotece. W zeszłym tygodniu tak. Aha, to rozumiem, jeden tydzień tak, drugi nie, tak? Karnawał jest taki bujany. Jak fala. Falowanie, falowanie. Pani Madziu, jak ktoś ma psychę, to i codziennie może być karnawał. 7 dni w tygodniu, 28 godzin na dobę. To jest po prostu bardzo indywidualna kwestia. No cóż, dyskoteka, ale dzisiaj zamrożona, bo jest gesslerowa, więc przed nią trzeba zrobić restaurację, więc ja ją golonkę, jeśli jest. Zobaczymy. To właśnie wręcz przeciwnie. Z okazji przyjazdu pani Madzi... Oj, znowu mi się odbije. Albo jednak nie. Powinni rozkręcić jeszcze większą imprezę. No przecież pani Madzia przyjechała, to powinno być po prostu takie latino, jakieś takie... Pim, 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 pim. Nie, to nie jest Latino. Latino to jest takie, jeszcze Shakira takie. Waka, waka, shamina, mina, Magda Gessler. Rozrzuca talerza, shamina, mina, Macia Gessler, shamina, mina, zangaleła, popiła talerza. Waka, waka, pani Macia, wypluła już całe jedzenie i nakrzyczała. Teraz ruszymy z dyskoteką, nie będziemy się nudzić. Ja cię poproszę, żebyś dla mnie zagrał, tak? Bo ja po prostu ubóstwię tak, dyskoteki. W tym momencie no nie mam sprzętu, żeby tutaj zagrać. Tak? Wynieśli ci? Tak. Co tu się dzieje? Jaki cyrk? Ale pani Madziu już jest nakręcona. Ona jest nakręcona, zaraz mogą pójść talerze w ruch. Może być piu! Chodźcie do mnie! No chodźcie! Nie przeszliście tu po to, żeby jeść, nie? Bawić się. No właśnie. A Sylwia, ja poproszę Dawida. Dawid, chodź. Myśmy się przyszli pobawić, bo ja wiem, że w zeszłym tygodniu była zajebista dyskoteka, więc w tym tygodniu też bym chciała, oni wszyscy tutaj po to przyszli. No miała być dyskoteka, miała być największa impreza w Radomiu, a jest... dupa, bo gesserowa przyjechała i wszystko zepsuła. Możesz nam udostępnić sprzęt, żeby było tak, jak jest naprawdę? Możemy. Szopkę skończymy krakowską. Ja się nie dam wrabiać w takie numery, tak? Co to jest za muzyka? Serio, co to ma być? I oni się dziwią, że nikt tam nie przychodzi. Że takiego czegoś to nic się tańczyć, nic się zesrać. Jakieś takie umpa umpa, stara baba jedzie, babka czeka na dziadka. Co to w ogóle ma być? Wytłumaczysz mi, co się dzieje? Tak, powiem pani prawdę. Zostaliśmy po prostu przy tych sobotach, bo to jest jedyny nasz jeszcze jakikolwiek ratunek, żeby się po prostu z tych problemów finansowych troszeczkę podnieść. Najgorsze, że oszukujecie, że trzymacie ludzi, którzy są na dyskotekę za drzwiami. Jak ja wyjdę, to nie mają wejść. I to jest słabe, słabe. To są kuchenne rewolucje, a nie dyskotekowe rewolucje, tak? Ej, to jest też sobie fajny pomysł na program. Dyskotekowe rewolucje. Że ktoś jeździ po dyskotekach i naprawia dyskoteki, tylko kto mógłby to prowadzić? Kto ma taki imprezowy wizerunek w Polsce? Maryla Rotowicz. Kurwa, ja kłamstwa nie znoszę i kurwa nikt mi nie będzie to kłamał, tak? Proszę bardzo. Ten ogórek kiszony na talerzu tam z tym pasztetem, no to spoko wygląda. Ale ten talerz... Co to jest? Co to za jakaś kiszer niespodzianka? No srane na tym talerzu znowu. To jedzenie jest przepyszne. Naprawdę pierwsza kategoria. Kuchnia jest od... no po prostu... Małmazja, jest przepyszna. Psu! Dobra, kuchnia na dyskotece, ja nie wierzę. Co tu się prawie odwaliło? Ej, ja myślę, że ona skrytykuje, bo jest gówno największe, a ona mówi, że jeszcze smakowało. To by wam starczyło, żeby żyć bardzo dobrze bez awantur, drag i kombinowanych historii. Bo dyskoteka to bardzo trudna rzecz, która bardzo markuje miejsce. Ale stało się inaczej. W związku z tym, ponieważ zostałam oszukana przez was w bardzo niefajny sposób. Niestety, nie mogę wam więcej pomóc. Ja się stąd wypisuję. Okej, ale czemu ona to mówi kelnerce? Czemu ona teraz to traumatyzuje tą kelnerkę, zaraz to wszystko powiedzieć właścicielom, właścicielce, ewentualnie jej synowi. A ona traumatyzuje tą biedną kelnerkę. Siebie stąd zabieram na zawsze, ponieważ właściciele mnie oszukali, powiedzieli, że tu dyskoteki nie będzie. Kuchnia babci zarąbista. No i co z tego? Kłamstwo.
nie może mieć miejsca tam, gdzie ja jestem. Mnie nie można oszukiwać, w związku z tym ja się pod tym nie podpisuję. A ja dziękuję bardzo za oglądanie. Bardzo fajnie to się oglądało z wami oczywiście, bo bez was to już by nie było tak fajnie. Nie żartuję, albo nie żartuję. Dziękuję bardzo za oglądanie, nie zapomnijcie o łapce w górze, subie dzwonku, bicie na mojego Instagrama, dostępnych odcinków. Na razie, pa pa!